Polecam Państwu nowy numer tygodnika Do Rzeczy. Na okładce Operacja Norman Davis, czyli opowieść o tym, jak w połowie lat 80. wybitny znawca historii Polski dostał pracę na Stanfordzie, ale pracy tej pozbawiło go tak zwane prożydowskie lobby, ponieważ, jak się okazało, w Stanach Zjednoczonych nie wolno pisać pozytywnie o Polakach. To jest rodzaj myślozbrodni. Poza tym w Do Rzeczy ostry polityczny wywiad z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zastanawiamy się także, czy Poczta Polska w obecnej sytuacji w ogóle może przeprowadzić wybory, a także artykuł o tym, że polska piłka ligowa po koronawirusie będzie w jeszcze gorszym stanie niż przed koronawirusem, w co trudno uwierzyć. Dłuższe wydanie Do Rzeczy na majówkę. Polecam.